Cześć Marcin. Cześć Dominik. Dobry początek. Zostaje. 2 minuty. Dwa pytania. Jakie projekty prowadzisz i dlaczego w ramach tych projektów eksperymentujesz? Bo z tego cię znam bardzo dobrze. Okej. Od kilku lat bloguję, od kilku miesięcy vloguję. Oprócz tego kilka tygodni temu rozpocząłem wraz z przyjaciółką, z Karolą, projekt Agile Nuts, w ramach którego chcemy pokazywać świat HR-u i Agile'a, że one bardzo jakby są ze sobą spójne. Dlaczego eksperymenty? Bo uważam, że dzięki eksperymentom można szybko weryfikować pewne założenia, patrzeć, czy to w jaki sposób w danym momencie myślimy o danym temacie jest właściwym podejściem, czy powinniśmy coś w nim zmodyfikować, czego możemy się nauczyć z takiego eksperymentu, jakie wnioski wyciągnąć i szybko to zmodyfikować i uruchomić na nowo. Bardzo mi się podoba to podejście. Ono też jest czasami znane pod nazwą prototypowania, próbowania. Jak często porzucasz eksperymenty? Wiesz co, staram się, żeby te iteracje eksperymentowe były dosyć krótkie. To znaczy, jeżeli chodzi o vloga, którego kręcę raz na 2 tygodnie, to zazwyczaj co raz na 2 odcinki staram się wyciągać jakieś wnioski. Tak? Jeżeli to coś działa, to kontynuować. Jeżeli mam z czymś problem, to po prostu zastanowić się, co mogę zrobić lepiej i po prostu to zmienić. Z tego co wiem, wykorzystujesz wnioski z pierwszego vloga do drugiego vloga. Masz drugi vlog też, prawda? Znaczy mam dwie serie jakby. Wystartowałem w ogóle startując z moim kanałem, nie miałem na niego pomysłu żadnego. I teraz pierwsza seria, czyli Uszanowanko, dotyczy jakichś szerszych tematów, niecodzienność, to tak naprawdę szybkie update'y tego, co się dzieje na co dzień. I to był też właśnie wniosek jakby wynikający z tego, że poruszając duże tematy, brakowało mi przestrzeni do mówienia o tym, co się dzieje na bieżąco. Dzięki. Dzięki.